My karzemy naszych ludzi, my karzemy tak ostro, że nawet w jednym wypadku no, to kosztowało tego człowieka życie poza Chrystusem i Marią. Zwrot pieniędzy, które uzyskali neosędziowie. Zostaną wyciągnięte konsekwencje regulaminowe. Jarosław Kaczyński znów, kolejny raz, po prostu zaorał się sam, ale pierwszy raz przyznał coś naprawdę strasznego. Również dziś marszałek Szymon Hołownia zapowiada rozliczenie za szturm PiS-owców na budynek Sejmu. A na koniec Roman Giertych już nie tylko zapowiada, ale dosłownie rozlicza PiS-owców i tak zwanych neosędziów. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. A my dzisiaj zaczynamy, drodzy Państwo, od Kaczyńskiego i od cytatu, który warto sobie odświeżyć, szczególnie mając na uwadze, jak blisko są, lada chwila, wybory samorządowe. Warto, by ludzie, którzy na tę partię głosowali, wiedzieli, co im grozi, gdy zagłosują lub gdy do PiS-u wstąpią, a później z PiS-u wystąpią. Co im grozi, posłuchajcie sami. My karzemy naszych ludzi, my karzemy tak ostro, że nawet w jednym wypadku no, to kosztowało tego człowieka życie. Nie będę tutaj wymieniał nazwiska, ale tak było. Krótko mówiąc, my jesteśmy naprawdę pod tym względem twardzi. A że nie jesteśmy idealni, że różne rzeczy się zdarzają. No zdarzają się, proszę Państwa. No, nie ma na świecie ludzi idealnych, nie ma ludzi bezgrzesznych poza Chrystusem i Marią. I krótko mówiąc, i nam się różne rzeczy zdarzają, ale my na to reagujemy. Drodzy Państwo, nie, to nie były żarty. Prezes PiS nie żartował, tym razem znów ładnie się nie uśmiechał. Nie było tam też smutnych panów, był jeden smutny pan ze smutną informacją, z której wprost wynika, że za karę w partii Kaczyńskiego po prostu ktoś stracił życie. Ja mam nadzieję, że tą sprawą zajmie się prokuratura i wyjaśni dokładnie, o kim mówił Jarosław Kaczyński i kogo miał na myśli, gdy mówił, że za nieposłuszeństwo lub błędy w ramach jego obozu pisowskiego ktoś po prostu umiera. No miejmy nadzieję, że będzie to preludium do kolejnej sprawy przeciwko pisowcom i polityce, jaką uprawiają. Ale to też pokazuje, w jaki sposób PiS cementuje swój elektorat, ale też ludzi wokół PiS-u. No przecież po co innego niż właśnie po to, by szantażować, były tak zwane kompromaty i teczki Ziobry. Czy ktoś by kogoś, nawet swoich, nagrywał, gdyby nie chciał później tych nagrań, czy chociażby akt sprawy, jak słynny garaż prokuratora w Lublinie, wykorzystać przeciwko swoim, no to oczywiście temu służy. Nie jest tajemnicą, że PiS w latach 05-07 podsłuchiwał na umór również swoich ludzi w partii. Nie jest też tajemnicą to, w jaki sposób Kaczyński postępował z Leperem, gdy ten nie godził się na politykę uprawianą przez Kaczyńskiego i jego partię, jaką wówczas był PiS. To pokazuje, że PiS się w ogóle nie zmienił. Szanowni Państwo, czym najłatwiej, jak nie właśnie strachem, jak nie szantażem, jak nie czyjąś achillesową piętą sprawić, by inni nie byli butni, by nie zadawali niepotrzebnych pytań, by ślepo jak barany godzili się na to, co robi prezes lub słońce narodu, by nie kwestionowali zdania wielkiego przywódcy, no to najsłynniejsza i zarazem najbardziej skuteczna technika i Kaczyński doskonale sobie, drodzy Państwo, z tego zdaje sprawę. Temat numer dwa dzisiaj to Szymon Hołownia i rozliczenie PiS-u za szturm na Sejm. Dużo o nim wczoraj mówiliśmy, więc nie chciałbym się powtarzać. Państwo sami te obrazki widzieli, Państwo sami je ocenili. Byliśmy świadkami znów haniebnych scen przed Sejmem, ale oczywiście jako, że doszło tam do naruszenia nietykalności cielesnej strażników ze Straży Marszałkowskiej, a więc de facto funkcjonariuszy na służbie wykonujących swoje polecenia, myślałem, że to dłużej im zajmie, ale jednak nie. PiS będzie z tego rozliczony i tak dziś o tym rozliczeniu i o konsekwencjach mówił marszałek Szymon Hołownia. Proszę posłuchać. A jeżeli chodzi o hasło murem za polskim mundurem, chcę Państwa poinformować odnośnie tych zajść, które miały miejsce wczoraj pod Sejmem, że jesteśmy w momencie analizowania tych nagrań i wobec wszystkich osób, które dopuściły się hańbienia polskiego munduru, zostaną wyciągnięte konsekwencje regulaminowe, konsekwencje finansowe w związku z zakłócaniem porządku
na terenie Kancelarii Sejmu. Drodzy Państwo, żeby było śmieszniej, jest takie przysłowie, że kto od miecza wojuje, ten od miecza ginie. Ja Państwu przypomnę, że dokładnie w maju 2018 roku to PiS wprowadził tak zwane kary regulaminowe. To również PiS wprowadził przepisy, które pozwalają karać posłów za uchybienie powagi Sejmu poza Sejmem. O co chodziło wówczas? Wówczas cofnijmy się o te kilka lat i dostrzeżemy, że to PiS rządziło krajem, a Koalicja Obywatelska była wówczas w opozycji, czyli de facto, bo z tego koalicję znamy, też brała udział w różnych protestach. Zawsze one były antyrządowe, no bo trudno było nie protestować przeciwko polityce, jaką PiS uprawia. Do czego dochodziło wówczas? No, był między innymi strajk kobiet. To już nieco później, bo 2 lata po uchwaleniu tych przepisów, przeciwko którym wówczas wszyscy się oprócz PiSu sprzeciwiali, gdy forsowali wizję zabierania posłom dodatków, zabierania posłom uposażenia, diet poselskich w ramach karania za szeroko rozumiany, jeszcze szerzej interpretowany przepis, jakim jest właśnie uchybienie powagi Sejmu. Na przykład posłowie koalicji tracili pieniądze, wypłaty, ucinano im pensje za wspieranie strajku kobiet, za uczestnictwo w manifestacjach pro-LGBT, czyli protolerancyjnych, i nagle okazało się, że ten miecz jest obusieczny, że PiS sam uchwalił prawo, które dzisiaj odbija się i to ostrym rykoszetem, bo najmocniej, najsilniej dotkniętym przez te pisowskie przepisy był nie kto inny niż prawe skrzydło PiSu, a więc Grzegorz Braun, który poniósł w tej kadencji Sejmu najdotkliwsze konsekwencje swojego działania. Teraz czas na nie tylko już byłych posłów, no bo ich ciężko będzie ukarać, bo nie dostają już diet poselskich, nie mają też uposażenia, no a więc oprócz tych zarzutów natury prawnokarnej ciężko byłoby ich finansowo z tego rozliczyć, ale na szczęście dla praworządności i na szczęście dla państwa prawa, przecinek i sprawiedliwości, udział w tej chucpie, w tym ataku, w tej szarży, szturmie na Sejm brali udział inni prominentni działacze PiSu, nadal aktywni posłowie, którzy te pieniądze dostają i którym w bardzo łatwy sposób, jak mówi marszałek Szymon Hołownia, można im je odebrać. No jeżeli od kogoś nie da się oczekiwać autorefleksji, jeżeli ktoś nie czuje, że zrobił coś nieprzyzwoitego, atakując strażnika marszałkowskiego, jeżeli ktoś nie czuje, że to nienormalne i to złe, że na oczach postronnych osób tylko w imię partyjnej ideologii dokonuje się ataku na Sejm, czyli na konstytucyjny organ państwa, to jak mu to inaczej wyperswadować niż właśnie nałożeniem kary? Drodzy Państwo, zobaczcie, jak historia zatacza koło. Wcześniej PiS korzystał z tych przepisów jako obuch na głowę ówczesnej opozycji. Dziś sam, będąc w opozycji, nagle dostaje te same konsekwencje, tylko za 3 razy gorsze działania, bo ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek z posłów obecnego rządu forsował wejście do Sejmu, spędzał wyznawców PiSu i wszedł z legitymacją poselską jak z tarczą policyjną po to, by każdy się rozstępował na znak i na widok legitymacji czy orzełka pisowskiego. No ale cóż, taką to z Państwa mają wyobraźnię. Pucz i ta szarża na Sejm ma też drugi wątek. Chodzi w nim o to, że PiS chciał w ten sposób pokazać, w jaki sposób jest w stanie zebrać dużą grupę ludzi, posłów zjednoczonych wokół jednej kwestii, jaką było wejście Kamińskiego i Wąsika, więc bandytów z PiSu, na salę plenarną. Okazało się, że więcej było dziennikarzy i osób, które po prostu chciały biernie na ten cyrk popatrzeć. No fajna sprawa, przyjeżdża cyrk bez biletów, wchodzimy bezpłatnie, wszystko widać z ulicy, fajna sprawa, dobry klimat. Tak większość osób, które tam stały, to traktowały. No dziennikarze, my oczywiście tak, że mieliśmy to dla Państwa opisać i relacjonować. Tylko PiS zamiast pogadać, że jest twardy, że wygra ze Strażą Marszałkowską, że PiS jest tak potężny, jest tak wielki, że jest w stanie wejść i Straż Marszałkowska, policja rozstąpią się nagle w 2 strony i Kaczyński z tym orszakiem 3 skazańców przebrnie przez tą kolumnę. Okazało się, że PiS jest słaby, że nie jest w stanie nawet namówić strażników marszałkowskich do tego, by ci łamali prawo, że prawo pokonuje PiS, że PiS to właściwie
mała, zwykła partia, która oprócz wielkich ambicji i górnolotnych sformułowań nic więcej nie potrafi, a tym bardziej niczym więcej nie potrafi zainspirować czy pociągnąć za sobą ludzi. To pokazał Kaczyński i myślę, że to nawet in plus dla obecnego rządu, stąd tytuł, że Kaczyński znów zaorał się sam, bo nie tylko tą wypowiedzią, no ale przede wszystkim tym, że wmówił swoim wyborcom, wmówił swoim parlamentarzystom, w końcu dorosłym ludziom mającym jakieś wykształcenie, że PiS jest mocny, że PiS wygra wszystko, że ludzie tak się PiSu boją, że będą uciekali na prawo i lewo, a Kaczyński wprowadzi swoich bandytów do Sejmu. A jak się okazało, nie jest do tego zdolny. Drodzy Państwo, temat numer 3 dzisiaj to kolejna konferencja Romana Giertycha i zespołu do spraw rozliczeń PiSu. Wiadomo od dawna, że PiS to nie tylko posłowie i senatorzy z partii PiS, Ziobry czy Bielana czy z Republikanów, ale to także sędziowie usłużni władzy na czele z prokuratorami. My na tym kanale bardzo często, wręcz co kilka dni mówimy o neosędziach, o praworządności, o tym, w jaki sposób Ziobro deptał porządek prawny, w jaki sposób Duda go demolował. Natomiast tu skupmy się na aspekcie finansowych rozliczeń tych tak zwanych przebierańców. Drodzy Państwo, jeżeli bylibyśmy bandytami i wiedzielibyśmy o tym, że nimi jesteśmy i za nasze przestępcze, mafijne działania pobieralibyśmy uposażenie, czyli de facto wypłatę, to czy bylibyśmy zdziwieni, że gdy nadejdzie czas rozliczenia, czytaj rozprawy, skazania, to sąd nakaże nam te środki uzyskane z przestępstwa oddać? No nawet najbardziej zatwardziali pruszkowscy gangsterzy rozumieli, że kasa z przestępstwa i tak będzie zabrana. Tak samo jest z neosędziami. Jeżeli ktoś jest sędzią, czyli nie jest nienormalny, ma jakiś pokład wiedzy, wykonywał i godził się na to, że wykonuje szereg partyjnych poleceń, wsadzając do więzień niejednokrotnie niewinnych ludzi lub ludzi, którzy tam nigdy nie powinni trafić, a trafili, ponieważ tak kazał Ziobro, a neosędzia w zamian za urząd chciał się odwdzięczyć, robili to świadomie, dobrowolnie i z niczym nieprzymuszonej woli. A więc Roman Giertych dzisiaj po prostu zachował się jak rasowy matematyk. Stwierdził, że czas to rozliczyć, że jeżeli ktoś udawał, że jest sędzią, nieważne przez ile czasu, po prostu uzurpował sobie prawo do tego, że jest sędzią i za to jeszcze nielegalnie pobierał pieniądze, to musi je oddać. I dziś taki wniosek w odpowiednie miejsce trafił. Posłuchajcie Państwo sami. Dzisiaj bardzo ważny temat dotyczący wczorajszego wystąpienia ministra sprawiedliwości, który jasno określił, iż sędziowie Sądu Najwyższego, którzy zostali nominowani w procedurach wadliwych przez neo-KRS, nie są sędziami. To jest stanowisko zgodne z wyrokiem Sądu Najwyższego, połączonych trzech izb sprzed trzech lat. To jest zgodne stanowisko z wyrokami TSUE i ETPC. Tak więc mamy do czynienia z sytuacją, w której przechodzimy do realizacji tego, co żeśmy tym neosędziom obiecali. My od 8 lat, a właściwie od 6, bo wtedy zaczęły się te zmiany w sądownictwie, mówiliśmy wyraźnie, nie bierzcie tych pieniędzy z sądu, nie bierzcie tych uposażeń, bo będziecie musieli je zwracać. Teraz nadszedł czas rozliczeń. I w związku z tym zwracamy się do prokuratora generalnego, a właściwie do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego, o to, aby rozważył wystąpienie na drogę sądową, cywilną, o zwrot pieniędzy, które uzyskali neosędziowie w Sądzie Najwyższym i w KRS w ciągu ostatnich lat, z odsetkami od chwili uzyskania. Mieli świadomość pełną, przynajmniej od wyroku Sądu Najwyższego, że te uposażenia im się nie należą. Nadto wnosimy o rozważenie możliwości zwrócenia się z pozwami cywilnymi z tytułu odszkodowań za wyroki, które zapadają w ETPC. Wyroki, które często powodują, że Rzeczpospolita Polska musi zapłacić ogromne odszkodowania dla ludzi, którzy skarżą się, że w Sądzie Najwyższym zapadały wyroki wydawane przez osoby nieuprawnione. To jest określona szkoda. Mamy określoną winę, bo te osoby, które wydawały te wyroki, miały świadomość, że nie są uprawnione, że tak naprawdę podają się za funkcjonariuszy publicznych, że się podają za sędziów Sądu Najwyższego. I mamy związek przyczynowy pomiędzy tym
tą winą, a szkodą. W związku z tym, jeżeli Prokuratoria Generalna by wydała opinię, która by wskazywała na zasadność tego typu roszczeń, to uważamy, iż należy jak najszybciej przeprowadzić stosowne procedury, łącznie z zabezpieczeniem majątkowym, które przewiduje Kodeks Postępowania Cywilnego na takie okoliczności. To jest pierwsza rzecz, którą chcieliśmy poinformować Państwa. Dzisiaj interwencja poselska w tej sprawie wyjdzie do ministra sprawiedliwości. Mamy nadzieję również, że dojdzie do spotkania naszych przedstawicieli z Ministerstwem Sprawiedliwości, aby omówić tę kwestię. Chciałem też powiedzieć, że decyzją zespołu do spraw rozliczeń PiS pani poseł Barbara Dolniak została wyznaczona do kontaktów z Prokuraturą Krajową, tak abyśmy mieli stałego przedstawiciela i żeby ta współpraca była bezkonfliktowa, bezproblemowa. Jeżeli są jakieś pytania odnośnie tych dwóch kwestii, bardzo proszę. Jeżeli nie ma, bardzo Państwu dziękujemy i interwencja dzisiaj wyjdzie do ministra sprawiedliwości. Dziękuję. A ja oczywiście za dzisiaj Państwu bardzo dziękuję. Zapraszam do nas codziennie. Jutro kolejni goście i kolejne podsumowanie dnia. Nie może Was zabraknąć. Oczywiście do wszystkich Was apeluję, by kliknąć ten magiczny przycisk subskrybuj, dzięki czemu Państwo jesteście na bieżąco, a my nadal możemy nasz kanał rozwijać. Zdradzę Państwu, że wystartujemy od przyszłego tygodnia z fajnymi konkursami dla Państwa, tak by każdy widz naszego kanału mógł tu wejść chociaż raz dziennie i po prostu sobie coś, i to nie taniego, wygrać, ale coś też pożytecznego. To taka mała zajawka. Chcemy się jakoś naszym widzom odwdzięczyć za tak dużą liczbę subskrypcji i za Państwa uwagę, no i za to, że nas też wspieracie w komentarzach, czy chociażby na naszej zrzutce, o co cały czas prosimy i o co apelujemy. Adam Bysiek, kłaniam się nisko, dziękuję za dzisiaj i zapraszam na jutro punktualnie o godzinie 17. Do zobaczenia. Checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.